3-2-1 jesteśmy. Zaczynamy przygotowania do Grand Prix Indonezji na torze Mandalika, ale najpierw chyba Adam o tym, co wydarzyło się w Katarze, bo działo się sporo i troszkę chyba innych wyników się spodziewaliśmy jednak mimo wszystko. Ale to bardzo fajnie, bo nic przyjemniejszego jak zasiąść i ekscytować się tym, że wyścigi są nieprzewidywalne, że nie można wytypować faworytów, że przede wszystkim, bo to pierwsza runda, że ten sezon będzie tak chyba wyglądał, Grzegorz, w dużej mierze, bo ja jestem bardzo zadowolony. Wyniki, których absolutnie się nie spodziewaliśmy, zwycięzca, drugie miejsce, trzecie miejsce, no wow. Naprawdę, gdyby tych zawodników nie było w pierwszej piątce, powiem szczerze, żebym się w ogóle nie zdziwił. No ale są faworyci, pierwsza trójka z zeszłego sezonu z olbrzymimi problemami. W lesie. W dużym skrócie. Zacznijmy może od Ducati, bo to jak gdyby jest temat, który wszystkich szokuje, mimo wszystko. Duże problemy motocykli w specyfikacji 2022, wersja 1,5 czy 0,5, wszystko jedno, kto czyli co woli. Generalnie te produkcyjne, fabryczne motocykle numer 1. Tak, o ile u Jacka Millera, jak dzisiaj powiedział na briefingu, źle zaprogramowana elektronika, jednej cyferki podobno zabrakło, tak powiedział Miller i niestety motocykl zgubił się na torze. W przeciwieństwie do zawodnika. Mówi, tam gdzie nie powinienem mieć full gas, full otwarcia przepustnicy tam miałem, tam gdzie miałem mieć full gas, tam miałem 50%, nie dało się po prostu tym motocyklem jechać, musiałem wycofać się z rywalizacji. Tak. Nie widzieliśmy na początku, co się dzieje, bo zniknął nam Jack Miller, podejrzewaliśmy, że się wywrócił chyba z Bezekim razem, bo razem nagle zniknęli, no ale okazało się, jak później gdzieś to realizator wychwycił, zjechał do pit lane, no to było wręcz niebezpieczne, to co Grzegorz powiedział, jazda z takimi błędami, które się gdzieś tam pojawiły w elektronice. Baniaja wściekły, że za dużo testów. Wicelider Mistrzostw Świata zeszłego roku, ten, który no, przez wielu, patrząc na to, jak Ducati mocno się rozwija i dalej ma nowinki, że to będzie kandydat do tytułu mistrzowskiego w tak. tym sezonie. Ja ale... też tak uważałem. Uważam, nie mówię, że dalej, że już nie jest. No ale właśnie pierwszy dla niego weekend i bardzo duże problemy i powiem szczerze, że tak zdenerwowanego Pecco Bagnaia i takiego już no, odważnego, jeśli chodzi o wypowiedzi kontra swój zespół, no to nie widziałem. Ale co ciekawe, ponoć Ducati przeprosiło, natomiast Bagnaia mówi, nie, no, nie musicie przepraszać, jesteśmy zespołem, popełniliśmy taki błąd, trzeba inaczej podchodzić do tego. Ja do motocykla teraz się nie będę dotykał w ogóle. Muszę skupić się na jeździe, na tym, żeby dostosować się do motocykla. Ja mówię, a jak będziesz podchodził do tego weekendu? Czy nowy, czy ustawienia zupełnie nowe? Nie, nie dotykam się do motocykla, bo ja muszę się zaadaptować do nowej maszyny, a nie maszyna do mnie. W związku z tym... Chcecie, to sobie szukajcie kierowcy testowego, powiedział na początku Pecco Bagnaia. Niech on robi te rzeczy, ja muszę się skupić na sobie i na swojej jeździe. No, poczuł w pewnym momencie, że jednak priorytetem nie jest walka jego tytuł mistrza świata, jakby rozwój. Oczywiście to jest połączone, no bo wiadomo, że jak się rozwinie motocykl, a najlepiej rozwinie ten motocykl, no ten, który jest najszybszy, no to ten motocykl szybciej będzie pracował. No ale jednak sportowa taka złość, która u każdego zawodnika się pojawia, kiedy nie ma sukcesu, no to zaraz na świeżo to wyrzucił z siebie Pecco Bagnaia. I to mnie trochę zaskoczyło. No ale tak jak mówisz, wszyscy ochłonęli teraz i... Oczywiście duży sukces Enea Bastianiniego, zwycięstwo, fantastyczne zwycięstwo, ta cała historia po śmierci Grosiniego, przejęty zespół przez jego małżonkę, jakby zarządzany znakomicie. To niesamowita rzecz. Z drugiej strony mamy Joana Zarco i Jorge Martina. Martin wywrotka. Problemy z dłonią, z ręką, powiedział, że no zobaczymy jak będzie, na razie boli i nie przestało boleć od Grand Prix Kataru. Jean Zarco, nie byłem w stanie jechać, mówi, że dziwne rzeczy się działy, musimy pracować, jak to Jean Zarco zwykle, natomiast jest skupiony i no mówi, właśnie, że stać na to dobrze. To jest bardzo istotne, bo to są zawodnicy, którzy w zeszłym roku tutaj się bardzo liczyli. No, pamiętamy niesamowitego Jorge Martina, Zarco. No i wiadomo, właśnie to Pecco Bagnaia i Jack Miller, czyli fabryczne motocykle Ducati, na które bardzo tu liczyliśmy, więc problemy, podsumowując, problemy Jacka Millera, wywrotka Pecco Bagnaia, ale pamiętacie, że przecież zabrał ze sobą właśnie Jorge Martina i jedyny z tej czwórki, gdzie są fabryczne motocykle, czyli fabrycznego zespołu i Pramaka, Zarco, przyjeżdża na pozycji szóstej. Czy dalej? Ósmy nawet. Natomiast ciekawe słowa Jorge Martina. Widać, no jeszcze jeden był fabryczny motocykl w stawce Ducati.
Luca Marini. No tak, no to dramat. 13. pozycja. Tak, dramat. I powiedział, że to w ogóle weekend do zapomnienia. Natomiast jedna rzecz przed tym weekendem u Jorge Martina. Mamy dużo starszych części, które mamy testować ten weekend. To są słowa Jorge Martina przed tą rundą, więc ciekawe. Ja bym to dał temu. Baniaj do testowania. Baniaj, tak. Ja też. Co z Yamahą, Adam? Bo Yamaha też w lesie. Kolejna fabryka, która może po treningach nie była faworytem, ale jak patrzymy na wyniki zeszłoroczne, no to przecież Yamaha wygrała obydwa wyścigi tutaj w Katarze. Raz Vinales, drugi raz Quartararo. Więc no też na pewno w zespole Yamaha liczyli, że treningi treningami, a w wyścigu będzie lepiej. Choć pozycja wyjściowa nie była jakaś rewelacyjna, no ale niestety, jeżeli sobie tak liczyli, no to się przeliczyli, bo wyglądało to bardzo źle. Morbidelli w tarapatach. W tarapatach Quartararo nie tylko ze względu na motocykl, ale też na ciśnienie przedniej opony. Mówił Quartararo, że nie było przyczepności tyłu. Brakowało tej przyczepności tyłu, którą w zeszłym roku mieli dzięki testom, byli w stanie wypracować, nie wiem, czy miał na myśli, że ten tor był bardziej nagumowany, czy po prostu byli w stanie tak ustawić elektronikę i wszystko, że ta przyczepność tyłu była. Teraz nie było jej, próbowali jeszcze na wyścig się ratować. W wyniku prawdopodobnie tego manewru przeładowali, nie wiem, obciążenie przodu i w związku z tym poszło zbyt duże ciśnienie. Od samego początku już pojawiło się w przedniej oponie i tego motocykla nie czuł. Dojechał bardzo słabiutko, bo właśnie Zarco go wyprzedził, jak pamiętacie, o tysięczne sekundy dosłownie na rzutem na taśmę, więc jeżeli Zarco był 8, to Quartararo był 9. No. I tu ciekawe też słowa a propos działania Morbidelli z włoskimi dziennikarzami na pytanie Paolo Janierego powiedział, że odpowiedział, że Lynn Jarvis zdaje sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, Yamaha sobie zdaje sprawę, czy będzie można coś z tym zrobić, nie. Czy nie. Tego nie wiemy, więc no, myślę, że Yamaha może mieć naprawdę ciężki sezon. No to jeszcze jak jesteśmy przy Quartararo, to on dzisiaj nawet na konferencji zapytany, no to wyraźnie podkreśla, Yamaha nie zrobiła nic kompletnie, to jest stary motocykl. Więc jak się pytacie, co, dlaczego, no bo to jest stary motocykl, nie zrobili nic. Bardzo mocne słowa i powiem szczerze, że ktoś w Yamasze powinien się za to wstydzić. Po prostu no może jedynie księgowy jest zadowolony, bo jest taniej, natomiast no wszyscy nie. Poszli do przodu. Pamiętajmy, no jednak te silniki nie były przez Walta rozwijane, więc wszyscy czekali wreszcie coś zmienić, wreszcie poprawić te motocykle i zrobili to w znacznej większości stawki. Natomiast no Yamaha, tak tłumacząc się, że ma mistrzowski motocykl, nie chce go popsuć, została w lesie 2 lata praktycznie. Ale rozwój dwuletni nie został poczyniony. Przerażające jest to, że jeżeli Ducati dowalczy się z zostawieniem tego motocykla, że to będzie działało, to mają 4 fabryki, które wykonały ogromny krok. Honda, KTM, za chwilę o tym, Aprilia jednak mimo wszystko, no pewno. I potem jeszcze Ducati. No a Suzuki? Suzuki, 5, przepraszam. Więc no, zapowiada się to fantastycznie. Bardzo zadowolony z weekendu Aleixa Espargaró na Aprilii. Powiedział, że w końcu ten motocykl jedzie. I to był dobry wyścig. No to był najlepszy wyścig Aprilii, jeśli chodzi o odległość od podium w historii tej marki. On przecież stracił Aleixa Espargaró 2 sekundy 2 dziesiąte do zwycięzcy. Więc 0,9 sekundy do Paula Espargaró, czyli do swojego brata, który był na trzecim miejscu. Który narzucił tak absurdalne tempo na początku wyścigu, że wszyscy łapali się za głowę. No. To było 16 sekund ponad szybciej pojechany wyścig. Tak, no mierzyliśmy go. Ten wyścig był naprawdę, mimo że te treningi, kwalifikacje były wolniejsze niż te zeszłoroczne, nie było tych testów, to tempo pola było nieprawdopodobne. Oczywiście te miękkie opony, widzieliśmy, że w drugiej części wyścigu oni Marquez mieli z tym problem. Pytany Paul Espargaró, czy by nie zagrał teraz inaczej, czy nie założył innych opon, mówi, że nie, że jednak to mu dało naprawdę dobrą przyczepność w pierwszej części wyścigu i kto wie, jakby to by wyglądało, może by nie udało się tak pojechać. Oczywiście w końcówce brakowało, no ale niestety trzecie miejsce, bardzo dobrze, bo Paul Espargaró jest zadowolony, jest przeszczęśliwy, 9 lat w MotoGP, no i wreszcie ma motocykl taki, który no, daje mu możliwość walki o zwycięstwo. Także fantastycznie Brad Binder. No, to jest zszokował wszystkich na początku.
na początku weekendu, przecież w piątek. Brad Binder, wysoko, on był najszybszy przecież po pierwszym treningu. I nagle w wyścigu jedzie to samo, co jechał w treningu. Gdzie... A później właśnie po tym bardzo dobrym treningu były duże problemy. Tak. Duże problemy w kolejnych sesjach, w kwalifikacji, no a zresztą, generalnie skończyło się bardzo dobrze. Gdy popatrzymy na KTM-y, no to szału nie było, bo na drugim miejscu był Binder, potem... Ale Oliveira się wywrócił, pamiętajmy. Oliveira się wywrócił, Remy Gardner był na pozycji 15 i Remy Gardner dość ostro wypowiedział się na temat Daryna Bindera. Po wyścigu powiedział, że ten chłopak jeździ w ogóle, jak nie wiedziałby, w którą stronę skręcać ma. No ale dzisiaj pytałem o to Daryna Bindera i Daryn mówi, że no poszedłem, pogadałem z Remim. Ja się cieszę, że ktoś mówi, bo ja po prostu nie zdaję sobie, mówi, Remi powiedział tak, zdaj sobie sprawę, że to, co działo się w Moto3, tutaj się dzieje 3 razy szybciej. I nie możesz sobie wracać, jak wyjedziesz za szeroko, wrócić, nie patrząc, do wewnętrznej, tak jak w Moto3. No bo skończy się to tragedią. Tutaj jedziemy w zakręcie bardzo szybko, czy na wyjściu. W związku z tym zwracaj na to uwagę. On mówi, okej, akceptuję to. Akceptuję krytykę. Dużo nauki przede mną. Natomiast KTM widać, że wykonał też dobrze robotę. No, to prawda. No, dużo tych zmiennych i KTM wyglądał bardzo dobrze w tym wyścigu. I ja powiem szczerze, że jestem też ciekawy tego weekendu, który jest przed nami. Ale jeszcze o Suzuki, zanim przejdziemy, Adam. Bo Suzuki wydawało się nieźle, ale problemy z oponą. Bo problemy z oponami miał i Alex Rins, i Jean Mir. Dzisiaj niespecjalnie chcieli o tym mówić, powiedzieli, że niespecjalnie mogą. Ale obaj mieli tej samej natury problemy z oponami, więc coś tam jest jeszcze przedobrzone, albo jeszcze nie jest to idealnie zestrojone. Powiem szczerze, i to też troszeczkę jest taki zawód, no bo Suzuki w zeszłym roku dawało sobie radę tutaj dobrze. Od początku pijemy, że Suzuki ten motocykl jedzie i że to jest niewiarygodny postęp. No i tylko baliśmy się tego, że ten motocykl może zżerać opony, że jak on trochę się łagodnie obchodził oponami tą mniejszą mocą w zeszłym roku, czy po prostu w tym roku nie zniszczy. Na razie na te wnioski jeszcze za wcześnie, natomiast Suzuki pojechało słabe wyścigi, to trzeba powiedzieć. Tak. Naprawdę miejsca 6 i 7 to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań po tych dobrych kwalifikacjach, po tych świetnych treningach, po tych wysokich prędkościach maksymalnych i zobaczymy, co będzie dalej. Ja jeszcze chciałem wrócić, wiesz co, do dwóch rzeczy. Do mistrza świata, do Quartararo, sobie przypomniałem, jak to dokładnie było zapytane przez dziennikarza, to kiedy będzie ten tor, kiedy znowu Yamaha zacznie wygrywać, czy jak przyjedziecie do Europy, czy dopiero wtedy? Quartararo właśnie wtedy powiedział, nie, właśnie my w Katarze przecież wygrywaliśmy w zeszłym roku, to już było miejsce, gdzie powinniśmy wygrać, po prostu ten motocykl jest kompletnie nierozwinięty, on się nic nie ruszył względem konkurencji i dlatego wolna tak słabo. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, a druga rzecz to o Marku Marquezie, no bo trzeba powiedzieć o 8-krotnym mistrzu świata, jakiemu poszło w tym pierwszym weekendzie, skoro Pol Espargaró na podium, Marc Márquez 5, a zawsze Márquez w treningach jednak no nie miał tego takiego zadzioru po tej kontuzji oczywiście, a później w wyścigu ucisnął. I tu na pewno wiele osób, zresztą czytałem zaskoczeni, że jednak Marc Márquez no, albo nie wygrał, albo przynajmniej nie był przed Polem Espargaró. No ale Mark mówi, że naprawdę ten motocykl to jest kosmiczny rozwój. To jest olbrzymia różnica i wreszcie czuję, że potencjał motocykla jest absolutnie na wygrywanie i olbrzymie doświadczenie i analizę wyciągnął z tego wyścigu, który był w Katarze. Wie, gdzie traci, wie, jakie są jego słabe strony, wie, na jakim polu ten motocykl powinien się rozwijać. Mówi, że mamy inne style jazdy niż Pol Espargaró, jemu już ten motocykl przypasował. Ja potrzebuję jeszcze kilka rzeczy, a przede wszystkim wyczucie przodu, który no, mówi mi, kiedy jest uślizg, kiedy może się zdarzyć, kiedy mogę się wywrócić. Tego mi brakuje. W tym kierunku przede wszystkim będziemy szli z moją częścią boksu i jestem pewny, że teraz już jak wiemy, w jakim kierunku pracować, to będzie tylko lepiej. No i myślę, że Marc Márquez tutaj jest bardzo zadowolony. Czytaj Twittera teraz, bo za chwileczkę ktoś ci napisze, że jesteś fanboyem Márqueza i nienawidzisz Valentino Rossiego i w ogóle. To ja tak dostałem takiego tweeta. Tak, brawo. Jasiu, zostawmy MotoGP i Katar. Chwila Moto2, Moto3, bo tutaj też spore zaskoczenia. Bardzo fajna rywalizacja. Wiesz co, ja jeszcze tylko może o tym Vinalesie, bo tak bardzo dobrze mu szło. Przy Indonezji może. Bardzo dobrze szło Aleixowi Espargaró, natomiast Vinales, no też wiele osób jest
Ciekawe rzeczy powiedział dzisiaj na briefingu Vinales, więc no. Może a propos tak, wyścigu słabiutko. W każdym razie Vinales był dużo, długi czas poza w ogóle punktami. No w końcówce, jak tam się wiele osób powywracało i się zadziało, no to Vinales dojechał na 12 miejscu. Przypomnijmy, że jeszcze oprócz Martina, Bagnai, Oliveira, o którym mówiliśmy, wywraca się Alex Marquez i on też wyścigu nie kończy. O, no i to jeśli chodzi o ten pierwszy wyścig, bardzo ciekawy, mnie tak natchnął naprawdę, że to będzie fajne, że będzie fajny, bo tylu zawodników, no to, że Enea Bastianini wygrał, ta sytuacja z zespołem, z Fausto Gresini, no to przepiękne było, to było przepiękne i to fajne, no bo ten sezon będzie bardzo ciekawy i Bastianini spodziewaliśmy się, zresztą no mówiłem to chyba w poprzedniej Prawdziwym Moto, że on będzie wygrywał i już zaczęło się od pierwszej rundy. Także no, tutaj Ducati robiąc tyle mocnych motocykli i wystawiając tak silny skład, nie wiem czy na przykład nie zabierze sobie tytułu mistrza świata, no bo zaczną się tutaj Martin, tutaj może Zarco, tutaj może Jack Miller, tu jest chętny Bagnai, jak oni sobie zaczną wygrać pojedyncze wyścigi, a tam jeszcze na przykład no, czy Marquez, czy załóżmy, że Quartararo, czy może Mir albo Rins, czy Binder z KTM-a zaczną wygrywać i odbierać punkty. Tak, no to się zaraz okaże, że to będzie wyglądało. W Moto 2, Celestino Vietti, zwycięstwo w fajnym stylu, dobrze pojechany wyścig, drugi Aaron Canet. No i tu trzeba powiedzieć, że zaskoczenie przede wszystkim z zespołem, który spodziewaliśmy się, że może dać dwa pierwsze miejsca, więc zespół KTM-a, gdzie Pedro Acosta, no tak był silny w testach, no i oczywiście na starcie. Tak, Augusto Fernandez, też spodziewaliśmy się, że będzie tutaj no, pytanie, kto jest z nich pierwszy, a okazało się, że wcale tak łatwo nie było. W Moto 3 natomiast Andrea Minio, triumf. Niesamowity wyścig Sasakiego. Niesamowity no tak, wyścig, tak. Tego nie widzieliśmy na tym torze w kategorii Moto 3, żeby ucieczki. Ktoś był w stanie tak odjechać i prowadzić swój wyścig. No ale jak nie widzieliśmy też tak fajnego wyścigu, to też nie mieliśmy takiego pecha, żeby zawodnik miał, któremu no nagle tak się uda pięknie pojechać. No, no, no miał taki problem. Wysiadka urwana, szybko złączka. Tak jest. I jak pamiętamy, musiał zjechać do boksów. I z olbrzymiej przewagi, pewnej przewagi na kilka okrążeń przed metą wyścig przegrany. Także dwa włoskie hymny w tych mniejszych kategoriach. I trzeci włoski hymn w dużej kategorii. Tak, także Włosi zdominowali Katar. Dokładnie. Przechodzimy do Indonezji, która zafunduje chyba zawodnikom piekło. Pod wieloma względami. Lądujemy na torze, na którym w zeszłym roku superbajki próbowały pojechać wyścigi, ale pojechały skrócony jeden wyścig tylko. Lało niebywale, no nie dało się jeździć. Natomiast wymiana asfaltu, zmiana koncepcji przez Michelina opon na bardzo, bardzo twarde i bardzo wysokie temperatury, które zafunduje nam w ten weekend Indonezja, powodują, że znowu możemy te wszystkie karteczki z wynikami, przewidywaniami wyrzucić do śmieci. No wyścig może być znowu bardzo ciekawy, bo nieprzewidywalny. Tak jak Grzegorz powiedział, zresztą położenie toru jest obłędne. Obłędne. No tak. Sama wyspa i Lombok cudowna. Piękne, wysokie góry. Ty wiesz, jakie tam są góry, Grzegorz, na tej nie góry? Prawie 4000 metrów. Ty sobie wyobrażasz? Mała niby wyspa się wydaje. Prawie 4000 metrów. Obok tego ocean. Tor położony praktycznie nad samą wodą. Znaczy nad samą wodą. No jest kilkadziesiąt metrów, plaże. Jak to wszystko tam jeszcze turystycznie dopracują, no to naprawdę to jest przepiękne miejsce do ścigania. No ma swoje minusy. Mówisz, że upał, oczywiście. Ale też runda superbajków, gdzie tak padało, bo też to była inna pora roku. Ale no ale tak jak patrzę, no to też prognozy są między 70 a 80% burzy na ten weekend. Dzisiaj Aleix Espargaró powiedział, że w momencie, kiedy szedł na briefing, temperatura na wierzchni 65 stopni. No. O godzinie 13, więc tak mniej więcej. Niezrozumiałe dla mnie jest, że Michelin bierze inną konstrukcję opon. Boi się tego, boi się misteringu. Ja rozumiem, no ale Grzegorz, no to co, 3 tygodnie się temu nie bali? Dlaczego nie wzięli tej konstrukcji opon? No także, jak to powiedzieli zawodnicy, okej, poznaliśmy tor, dobrze, dobraliśmy skrzynię biegów, fajnie. Pewne rzeczy są, ale dobór opon, przyczepność, jaka będzie na dystansie całym wyścigu, jest to kompletna niewiadoma, ponieważ mamy nową nawierzchnię, bo to jest jedna rzecz, a dwa,
Nie na całej odcinku toru, ale na kilku odcinkach toru z Gryntesta. Poza tym nie tylko twardszy opon, ale z innym karkasem, twardszym opon, z twardszym karkasem. Z 2018 roku opona, co ciekawe, Aleś mówi, korzystaliśmy z niej w Tajlandii, gdzie jest równie gorąco i po 80 okrążeniach dodwijałeś gaz na czwórce, zero przyczepności na prostej, zero. Mówi, to będzie jakiś koszmar, jeżeli przetrwamy ten weekend. I wszyscy mówią o tym, że ten weekend trzeba przetrwać. No także będzie dużo przypadkowości. Myślę, dużo, że będzie tak? dużo przypadkowości. Myślę, że jak będziemy oglądali wyścig, to nie będzie można mówić, że na pewno ktoś wygra, jak będzie 5 okrążeń do końca, mimo że będzie miał przewagę, bo nagle mogą się opony skończyć, nagle no, może być bardzo dużo rzeczy. Już nie wiem co o tych burzach. Ja nie wiem dokładnie, o których godzinach one teraz, Grzegorz, przychodzą. Ale pewnie w sam raz. Ale może być tak, że one będą na tyle ulewne, że sesje będą przerywane, że woda będzie stała. No to jest minus oczywiście te Indonezja, a oprócz tego, tak jak mówiłem, no tor przepiękny, okoliczności. Tor trudny, bo jak pamiętasz, no tak, superbajki dużo nie pojeździły. No tak. 3 dni testów tutaj mieli zawodnicy MotoGP, więc go znają perfekcyjnie. Tak, to prawda. Znają go, jeśli chodzi o testy, to najszybszy był tutaj Pol Espargaro. A nie Marini? Pol Espargaro. Przed Fabio Quartararo, ale tempo Quartararo było zdecydowanie lepsze. I powiem szczerze, że gdyby nie ta twarda opona, gdyby no nie jakieś, gdyby warunki były idealne, to bym obstawiał, że Yamaha tutaj naprawdę ma Quartararo bardzo duże szanse na zwycięstwo. W tych warunkach, w sytuacji, no tak jak mówię, jest dużo niepewnych, jest dużo możliwości. I powiem ci, że KTM tutaj może być niespodzianką. KTM. Choć nie był. Zwłaszcza najwyżej, z tymi twardszymi oponami, no. Najwyżej sklasyfikowany był Binder na 11 miejscu. Tak, to w testach to wyglądało słabo, ale ja tymi testami się tak bardzo nie sugerował. Więc no, weekend zupełnie nieprzewidywalny. Także jeżeli chodzi o mniejsze klasy, zmieniony harmonogram śmieci. Mniejsze klasy w ogóle nie były, tutaj to no trzeba właśnie pamiętać, bo tylko MotoGP testowało, Moto3 i Moto2 nie. Śmieliśmy się dzisiaj, bo przed tym jak wyjeżdżałem do Dama, dostaliśmy informację prasową, że zmieniony jest harmonogram dnia, no i przesunięte są treningi o 10 minut. I to Grzegorz powiedział, żeby było chłodniej. Grzegorz, co ty gadasz? 10 minut, żeby było chłodniej? No, no niesamowite. Nie wiem o co chodzi, podpytam Frinę, o co tutaj chodziło w artyście, no ale tak to będzie. Długi wyścig w bardzo wysokiej temperaturze, ale jeszcze Espargaro znowu mówi, słuchajcie, no będzie ciężko. Ciężko. Trenujemy bardzo mocno. Ja już nie jestem w stanie więcej robić, przygotowując się do weekendów wyścigowych. Ale to nie będzie takie łatwe. I ciekawą rzecz też powiedział Alex Rins, bo chyba ta teoria dotycząca przygotowania fizycznego działa. W zeszłym roku mówi, że nie był dobrze przygotowany, stąd tyle wywrotek. Nie był w stanie utrzymać koncentracji. Mówiłem to pewnemu polskiemu zawodnikowi, żeby się przygotowywał, a nie tylko odchudzał. Ty? Ja mówiłem. No. Ty też mówiłeś to. No, zawsze miał taki swój styl. No, no więc no cóż, po prostu koncentracja, która, jak przyznał Maverick Vinales, dla niego jest bardzo ważna, bo dzisiaj pytany był o zdrowie psychiczne, o to, czy korzysta z pomocy psychologa, o czym bardzo często mówimy, że to jest kluczowe, bo w ostatnim tygodniu Toto Wolff, szef zespołu F1, powiedział, że bez psychologa, bez pracy z psychologiem sobie nie wyobraża bycia w tym miejscu, w którym jest. Nie Ale poradziłby to, sobie że psychicznie. Maverick Vinales jest szybkim zawodnikiem, to nikt nie ma wątpliwości. Tak. I stąd myślę, że no, takie pytania, to chyba no, każdy z Was widzi, no, że Vinales jest piekielnie szybkim zawodnikiem. Ale Vinales potrafi pojechać szybko, Vinales jedynie co ma, to po prostu być odpornym mentalnie, potrafić sobie poradzić psychicznie w trudnych sytuacjach, czy kiedy motocykl nie jedzie, czy kiedy w zespole nie ma atmosfery, no, czy chociażby w wyścigu, kiedy ta presja jest nieporównywalnie wyższa niż w testach i kwalifikacjach, gdzie niejednokrotnie Vinales zdecydowanie lepiej sobie radzi, aniżeli właśnie... A widać to było idealnie w tym dokumencie MotoGP Unlimited, tam w tym momencie cały Vinales. Odcinek cały Vinales. Praktycznie poświęcony. No i zaskoczył mnie tym otwartym tekstem, to dajcie mi pojechać na innym motocyklu do Lina Jarvisa, powiem szczerze, no tak musiało być tam naprawdę grubo. No to, słuchaj, no, widziałeś co się działo w zeszłym roku, no, nie bez powodu nagle została po raz pierwszy w ostatnim czasie ta przyjaźń i kontrakt zerwany w MotoGP. Słuchajcie, także od piątku, od pierwszej 50. Ja tylko mam jeszcze jedną ciekawostkę mam odnośnie Kataru. Odnośnie prędkości maksymalnych.
bo mówimy wysokie prędkości w Katarze dają szansę. Tak jak mówiłem, w zeszłym roku wygrywał Vinales i Quartararo, więc motocykle, które mają niską prędkość maksymalną. W tym roku dwóch zawodników, którzy stali na podium, a więc Pole Espargaro i Binder, to byli zawodnicy z jednymi z najniższych prędkości maksymalnych. Pole Espargaro, pięć najwyższych jego prędkości średnich, dało mu trzecią pozycję od końca. Od niego wolniejszy był tylko Darren Binder i Remy Gardner. Z kolei Brad Binder też gdzieś daleko w drugiej części stawki. Ciekawe, no Bastian nie miał drugą prędkość maksymalną. Najwyższą prędkość maksymalną średnich, pięć najwyższych prędkości maksymalnych miał Jean-Mir Suzuki. Może najpóźniej hamuje. Wysoko Vinales, bo ma trzecią prędkość maksymalną. No, także no, wyglądało to zupełnie inaczej niż wyniki tego wyścigu. Ja bardzo jestem ciekaw natomiast tego, co będzie działo się w ten weekend we wszystkich kategoriach wyścigowych. Presja jest ogromna, ogromna ilość kibiców spodziewana jest na to, że nowe trybuny, szaleństwo absolutne. No, była w promocja w Dżakarcie, co prawda Dżakarta akurat, stolica Indonezji, jest kawał drogi od toru, bo tam nie, to jest na poziomie tysiąca kilkuset chyba kilometrów, zupełnie innej części Indonezji. Tak, natomiast jak wyjechali tam motocyklami, aby promować tą rundę zawodnicy, no to tłumy na ulicach i jechali z prezydentem. To ciekawe. Tak, prezydent zresztą też był podczas rundy superbajków, jeździł swoim motocyklem po torze, więc... Wydarzenie. W Indonezji jest to wydarzenie, na pewno. Tak, wyjątkowe na pewno, a przecież wracamy tutaj po 25 latach, w 1997 roku, ostatni wyścig na torze Sentul. Tam trzech zawodników Repsol na podium to dostało. Okada chyba wygrał, tak? Crivier był trzeci chyba. Gdouin był chyba drugi. Tak czy inaczej, słyszymy się pierwsza 50 już niebawem, czyli za 12 godzin się słyszymy. I co? I żegnamy się. Żegnamy i zapraszamy. Piątek, sobota, niedziela, całą noc i poranek. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Do usłyszenia, na razie.